Dzień dobry, moi kochani. Tak, witam się z Wami. Witam się z Wami w piżamce i przy lafroku. Niedawno wstaliśmy, dużo czasu spędziliśmy sobie w łóżku na oglądaniu. Ja odpisywałam na komentarze, mało sobie coś tam oglądał i grał. Teraz będziemy się szykować pomalutku, lajcikowo. Nikt nas nie goni, nigdzie się nie spieszymy. Mamy październikowy... wolny tydzień, także jest fajnie. Szkoda, że nie ma pogody, ale dzisiaj mamy plan, że nawet jak będzie padało, idziemy do parku po liście, bo będziemy robić ozdoby. Będziemy robić ozdoby sobie na szafki, na półki i tak dalej, takie jesienne. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Muszę pojechać po strój dla Russella na Halloween z tego względu, że później, już przed samym Halloween, będą wykupione, bo będą poprzebierane. On tam ma upaczony. Oglądaliśmy sobie na internetach. I tak. Wczoraj poszłam się kąpać. Zawsze taki wstęp długi, ale tak Mazia już ma, bo później zapomnę. Byłam się wczoraj kąpać wieczorem. Mał już spał, Laura jeszcze nie. Ale rozmawiała przez telefon i nie słyszała, jak wołam. Słyszałam, że pies coś zabrał. Mówię, no nie, no coś znowu pogryzł, ale mógł pogryźć swoją zabawkę, mógł pogryźć swoją kostkę albo piłeczkę, no cokolwiek, coś gryzł. Wychodzę z wanny, patrzę, a on calutki w brokacie. Nie wiem, może gdzieś spadło. Wiecie, my mamy bardzo dużo rzeczy w domu. I on jest taki, że on nawet szafek i ze stołu zabiera. Strasznie gryzie plastik. Dzień wcześniej pogryzł mi pomadkę, ale to z mojej głupoty, z tego względu, że zostawiłam właśnie na stole. Nie wiem, czy on zsięgnął ze stołu. Nie wiem, czy ona się sturlała po prostu i spadła i on sobie wtedy wziął i pogryzł. Nie wiem. No, zdenerwowałam się, trochę na niego pokrzyczałam. Nie biłam go, bo dlaczego mam go bić, skoro zostawiałam go samego w domu i jeszcze zostawiałam na wierzchu rzeczy i on tak psoci. On jest psotnik i tyle. Kochany psotnik. O tobie mówię. Nawet się nie podniósł. Obrażony jest na mnie. Wróćmy do tematu. Był calutki w brokacie. Wystroił się znowu na Sylwestra. Jedyne, czego się wystraszyłam, to to, że miał całe wargi. Wiecie, on ma czarne, takie wielkie wargi. Miał w brokacie całe zęby. No to ja szybko zmieniłam mu posłanie. Znaczy nie zmieniłam, tylko ściągnęłam, bo trzeba go wykąpać, bo wiecie, to on ma... Ile starłam, ile go umyłam, to umyłam. Ale on jest za ciężki, żebym ja go sama wykąpała, więc musi to zrobić mi się przez weekend. Zawsze go kąpię. Przepraszam. No i czyściłam mu buzię tam w środku. Powiem Wam, że chyba mu przeszkadzało. Z tego względu ten brokat mu przeszkadzał, bo grzecznie leżał i dawał. Otwierał sam i nie warczał, nie uciekał ani nic. No i w nocy się czyściliśmy, nie? Tak? Nie? Chodź tutaj. Chodź się przywitaj. No. Tak. O tak, pokaż się, jaki jesteś piękny. Pokaż się. Nie pod światło, tam moje szklanki są. Tam moje zakupy, nieważne. Pokaż się, jaki jesteś piękny. Nie tak pod światło, bo później powiedzą, że masz chore oczy. Nie, kochani, nie ma chorych oczek. Jest zdrowym, pięknym, błyszczącym się pieskiem. Co prawda teraz linieje, strasznie linieje, ale dlatego trzeba go wykąpać i wyczesać. Psotnik i właśnie już szuka, żeby coś ukraść. I on tak, żeby biegać. No, połóż się, kochani, połóż się, mój kochany. Powiem Wam, że czasami się złoszczę i krzyczę na niego. Tak samo jak się złoszczę na dzieci i krzyczę na nie, tak? To jest tak samo mój pupil i tak samo mój najbliższy, najkochańszy, że no czasami trzeba pokrzyczeć. Nie ma na to rady. Na dzieci też krzyczę, tak? Krzyczę. Jak są niedobre, to krzyczę.
Na Miśka krzyczę, na wszystkich krzyczę. Oczywiście żartuję. O, chyba, nie wiem, czy wyłączyłam ogrzewanie. Bo sobie włączyłam. O, wyłączyłam, dobrze. Bo już ciepło mi się zrobiło. Muszę się iść umyć, także będzie zimno w chacie, to trzeba. To, ojej, 5 minut. Dzisiejszy vlog. Ja zauważyłam, że jak rzadziej nagrywam vlogi, co 2, co 3 dni, to wychodzi, że one są półgodzinne. Ciekawa jestem, kto z Was obejrzał do końca chociaż, bo wydaje mi się, że za długie są te vlogi. Jeszcze gdybym może coś pokazywała, ale dzisiaj będziemy jechać do parku i może zabiorę Was ze sobą. Na pewno kamerę wezmę, bo musimy popstrykać trochę fotek. Co prawda pogoda jest taka zgniła, dosłownie zgniła, że psa na dwór szkoda wygonić. Deszczowa i zimna, ale obiecałam synkowi. A ja zawsze, jeżeli powiem, że obiecuję, to dotrzymuję słowa. Dobra, ja Wam pokażę, jaki mam dzisiaj makijaż jesienny, fajny. Fajny? Nie słyszę, nie słyszę. Może być. Pokaż się. Śmiechnie się ładnie. No weź, nie rób przody. Ładnie się. O, jakiś liczny. Nie mogę, bo się marszcza. To uśmiechaj się bez marszczenia. Tam chusteczki za nami leżą. Do tego. Do sprzątania. Wiesz, co to oznacza? Już nie widać. Wiesz, co to oznacza? Że jak wrócisz z zakupów, to będziesz sprzątać. Serio? Nie chcę mi się iść, powiem Wam, ale obiecałam synkowi, mojemu synyczkowi niedobremu. On dzisiaj cały dzień od godziny 10, nie no, w pół do 10 było, wylas i idziemy? No normalne, nie? Idziemy? Nie. Idziemy? On mówi, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Ile mam baterii? No dobra, zabiorę Was, bo idziemy coś jeszcze po liście, to trochę tam w parku ponagrywam, czy coś do Was pogadam. Na razie jesteśmy... Gdzie jesteśmy? W Sandsbury. Idzie i kupimy mój kostium. Kostium, nie? Mhm. Będziemy kupować. Jesteśmy na parkingu. Na razie póki co. I bardzo... Chodź, chodź. Wszyscy też jeszcze mają. Nie? It's okay. It's okay. Proszę. Także idziemy sobie do Salisbury'ego, jak widzicie, po stroje, nie? Ja tak może nie będę za bardzo tu nagrywać, ale póki co... Właśnie dlatego nie lubię mieć rozpuszczonych włosów. Jak wieje. Już idę. Także do zobaczenia później. Kochani, jesteśmy już w parku tutaj u nas. A jestem zgrzana. Wiecie co Wam powiem, że w sklepach jest tak gorąco, że trzeba się rozbierać. No nie psuj grzybów. Ja już jestem cała spocona, mokra i w ogóle urewo. Mamy piękną jesień, no tylko gdyby słońce świeciło, to by było cudownie. Można by było sobie spokojnie pospacerować, a tak to dzisiaj, co chwila deszcz pada, to nie jest to drzewo. Dalej. Nie wiesz, jak kasztanowiec wygląda, nie pamiętasz? Tak wygląda. Już ci tłumaczyłam. Tu, zobacz. O, tu, zobacz ile. Szukamy. Są skorupki pootwierane, więc gdzieś może będą kasztany, chyba że ludzie już wyzbierali. Otwarte? Puste. No. Tu jest jeden, zobacz. To kasztan! Kasztan. O, spadają co chwila. Na pewno ten? To ty kopnęłaś! Tu jest piękny, zobacz. Podnieś tu, kochanie. Słoneczko. Tu jest, zobacz jaki ładny. O! Ten jest ładny. No, musimy... Ale właśnie, że to nie kasztan. To skorupka od kasztana. Tam masz w ręku. O, to depczesz na nim. I nie, tylko kawałek kasztana. No. Jak klejące.
Ja szowam tu. No, a mamusia sobie trochę pogada. Dzisiaj mamy na obiad pizzę. Zaraz pójdziemy. Tam na razie ktoś jest. To jest tu musimy poszukać pierw. Jak wiatr zawieje, to też coś pospada. A co jest to nie na mojej głowie kasztan? To dostaniesz kasztanem. No. Szukamy sobie kasztanów. Wiecie, ludzie dużo pozbierali. Pozbieramy również liście. Nie, też. No szukaj, rozgarniaj nogą. Sprawdzaj. Dużo jest pootwieranych. Dużo ludzi chodzi, jeszcze zbiera. My będziemy zbierać właśnie liście. Ja mam nawet siatkę. I będziemy zbierać liście kasztanowca. Ja potrzebuję i różne takie do kolorowania brokatem i różnymi takimi farbkami. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Sami to porobimy. Na razie zajmę się szukaniem liści i kasztanów. A później jeszcze się do was odezwę i coś tam pogadamy. A dzisiaj na obiad pizza, bo Russell sobie wczoraj zapragnął, jak byliśmy w Lidlu, żeby kupić, okej, nie krzycz, żeby kupić pizzę. Russell! Jest, mam. Russell, leave it. We not have enough. Russell. Jest wiewióreczka i... O, nie wiem, gdzie ona jest. Nie wiem. O, tu jest. Ogon do góry. Ale mi majta się kamera, bo zobaczcie, jest daleko ode mnie. Zbieramy dalej. Mamy liście, mamy sporo kasztanów. Przyszliśmy troszkę dalej. Super, nie? No, dobra. Dobrze. Uważaj, bo już ślizgo. Właśnie, że tak. Ja sobie siedzę. O, wystarczy. Mamy tyle w siateczce. Czekajcie. Chwila, moment. Zobaczcie, ja tutaj mam widok na piłkarzy, tam sobie grają. Jestem na samej górze. No, widzę. A ja już jestem głodna. A teraz jestem w moim domu. Okej. Słuchajcie, jak mogłoby być, że... Nie w tą mańkę. Jak mogłoby być, że będę... Dobrze. Jakby mogło to być, żeby być z dzieckiem na spacerze i żeby nie zahaczył placu zabaw? Oczywiście, musiałam. Nawet chciałam. Ja sobie chwilę siedzę tu na huśtawce, bujam się. Kasztanki mamy, do miseczki powkładamy. Jeszcze parę listków po drodze pozbieramy i malina. Zaraz zadzwonię do Miśka, żeby może pizzę wstawił. No to uważaj, kochani, jeszcze pójdziemy na tamte drzewka, dobrze? Liski pozbierać, tak? A ja nie kupię liski. Ale, no to ja pozbieram. No dobrze. Jeszcze chwilę poszalej i idziemy.
No, także trochę dzisiaj dla was nagrałam, trochę pogadałam, a tak to bez zmian w domu. Fajnie, że Misiek jest, już ma wolne, już nie idzie do pracy dzisiaj i jutro, także będziemy siedzieć sobie w domku. Pogoda jest jaka jest, ale wyjść trzeba trochę z dzieckiem. A dzisiaj będziemy oglądać The Voice of Poland i będziemy oglądać sobie jakieś filmy. Jutro niedziela bycząca, ja leżę i odpoczywam, nie robię nic. Do mi się należy w niedzielę śniadanie, obiad, kolacja. Jest, jeden dzień mam wolny. W sumie on też ma wolny jeden dzień i można by było powiedzieć, że on niech leży, odpoczywa i tak dalej. Ale chodzi o to, że on lubi to robić. To nie jest jakiś przymus. Chociaż czasami mu się nie chce. Tak samo jak mi się czasami w tygodniu nie chce zrobić obiadu, ale robimy, nie? I fajnie, że te role są takie podzielone, że trzeba się wspierać. Pomimo tego, że... Nie wiem, jak mnie słychać, bo wieje. Role są podzielone i pomimo tego, że ja nie pracuję, to jakieś obowiązki dodatkowo musi mieć, prawda? To nie jest tak, że kurde, idzie sobie do pracy, odbębni, wraca i high life. No co wy. Myślę, że jesteśmy zgraną parą. Ogólnie zgraną rodzinką. Ostatnio mały się trochę popisuje. Kukuk. Kukuk. Kukuk, kukuk, kukułeczka, kuka. Chłopiec panny szuka. Nie, wracaj. Serio? Russell! Nie, masz ją ubrać, jest za zimno, będziesz chory i to już. Musimy iść jeszcze ci szczepionkę dać. Zapomniałeś? Nie możesz być chory. Ale dzisiaj. Nie, no dzisiaj jest zamknięte. Po weekendzie pójdziemy cię zapisać. Chciałam dzisiaj. Dobra, zbieramy się do domu. Nie, zbieramy się do domu. Także do zobaczenia w domu, a ewentualnie jeszcze tam przy tamtych drzewach. Co tam są? Taki strój Russell sobie wybrał. Jakąś maskę z jakimś tym i szkielet. Sam chciał. Było dużo innych, ale on chciał taką. Link wybrał sobie. Co kochanie? Co? Nic. Dlaczego tak stoisz? Coś jeszcze będziesz musiała nagrać się. Co? Co? Challenge? Jaki challenge? A co wyda? O, kosmetyki zjebrał, że przyszły. No. Super. Ja mówię, co on tak stoi? Tak stanął i czy coś kurde zrobiła mnie tak? Minę miałeś taką, wiesz, hello, co robisz, co nagrywasz? No daj mi pyska. Ej, no co tyle ludzi się po matkę. Nie, nie schodzi już. I co ja mówiłam? Coś tam gadałam. O, Misiek zawsze powie, coś tam gadałaś, nie? Albo to tak jest zawsze, o, mecz leci, a ja go do kuchni. Zobaczcie, co tu się dzieje. Gdzie nas to czeka, nie? Tak, to właśnie. I tutaj mamy nazbierane fajne listki. I tutaj jest mój piękny piesio. Nie! Tu jest mój piękny piesio. Taki jestem piękny. Tu musisz przyjść. Jak chcesz, żebym cię pogłaskała. Tu musisz przyjść. Nie było twój. Co zrobił? Piękny piesio zjadł tę ostatnią ulotkę z Lidla, tam co chciałaś. Jezus! Kochani, a te chusteczki już dzisiaj 3 razy nagrałam i one dalej tam leżą. Dobra, muszą być 4 razy nagrywać. No nie tutaj! Tam są do podłogi. Wiecie co, kochani, ja może wam pokażę, co kupiłam, bo tak mi nie wypakował. O. No chyba zajęty jestem, tak? No patrzcie, pizzę robię. Pizzę robię na obiad. Myślę, że tak, o, hopsiu zrobić pizzę na obiad. No, wyciągasz, no, wsadzasz. No. Wciągam i wsadzam. No dobra, Misiek jeszcze tam tuninguje po swojemu. Jak już to się mówi, wsadzasz i wyciągasz. Wsadzasz i wyciągasz? Dobra, niech będzie. Niech będzie, że wsadzasz i wyciągasz. A już to kiedyś to przerabialiśmy. To za nie wyciąganie? Znaczy w sensie... No, nie o to, głodnemu chłopcu. Ten mnie całuje tutaj. Czekaj, jadłeś ulotki. O, aha, to chyba pokazywałam już ostatnio ulotkę. To on... Od tego czwartku będzie. Będziecie mieli seans filmowy, bo dzisiejszy vlog będzie zarypiście długi. No i tu, o, kto mi towarzyszy?
czerwonooki. Kotek wie, że jak siedzimy w kuchni i pies ma tak czerwone oczy, patrz. Plaki? No teraz nie widać, jak w drugą stronę. Nie, naprawdę, że dużo ludzi się pytało, czy on nie ma chorych oczu. Nie jest chory, nie mów tak. Nieprawda. Nieprawda, najkochańszy piesek na świecie. Russell sobie... Poczekaj, kochanie. Ja teraz mówię. I nic nie zrobiłam, żeby... Mówisz? Bo ja nagrywam, kochanie. No, to już nagrywasz, że mu chcesz powiedzieć? Ten jak się wtulił do tego. Co tam? Russell sobie wybrał te... chicken popsy. A jutro na obiad, a ja wzięłam cztery... Chicken popsy? Nie popsy, popsy. Szczypiecie, kochanie? Szczypiecie? Spadaj. Nie płacz. Dobra, to to. Tutaj jakieś tam wzięłam orzechy w czymś tam, nawet nie wiem. Na przycenie to dzisiaj sobie zeżrę. Co prawda kupowałam ser żółty, ale wiecie co, za dwa coś mówię, a wezmę, będzie na zeszkę. Ten tyżycki wzięłam w Lidlu, bo to lidlowe zakupy. Wzięłam smalec z świnką i ogórkiem. Smalec z mięsem, ogórkiem małosolnym. Jakiś wynalazek. Miesiek nie lubi tych wynalazków, ale dobra. Zapłaciłam 20... Smalec z mięsem. Dzień no, ale smalec, to jest z mięsem. Ja wiem, ale nie było tym razem w Miśku słoniny. Bym zrobiła taki, wiesz, smalec, ale nie było. 21,64, dlatego, że kupiła whisky. I wzięłam sobie ogórki, wróć. Śledzie, dzięki. Śledzie z ogórkiem i z koperkiem. Później to jeszcze mleczko, ptasie i właśnie Margota z Lidla. Jeszcze kupiliśmy w Salisburym parę rzeczy, ale to już takie przecenione były pieczarki. O kochanie, masz pieczarki na zapiekankę, na pizzę. Pieczarki. Wiadomo, że jak whisky to cytryna, limonka. Później ciasto na jutro. Ja jeszcze mam tamto, ale za 2 funty tylko, no to wzięliśmy. Bardzo uwielbiam te ciasta. 2 funty w Salisbury. Nie wyciągnę. Blakuś, bo cię uderzy niechcący. Albo chcący, to zależy. Ziemniaki. 4 kilo ziemniaków były przecenione, no to głupi by nie wziął. Ja przynajmniej wzięłam, niby do dzisiaj. Piękne, ładne ziemniaczki. Za funt 29. Tadam. I tu jeszcze 2 kole i 2 paczki gum. Russell lubi te gumy dla Laury i dla Russella. To by było na tyle do później. Idę nagrywać kosmetyki z Eve Rocher. Open box. No już pokazuję, jak się bawicie. Nie. Możesz tak. No pokaż, jak przychodzi pan, to co? Tak, tu jest. Nie, pani ci. No rozwcieczasz go. Odklep. Odklep dziadu. Oni tak... Zejdź mi z nogi, ciężki. Nie, oni tak wariują zawsze i on później grzecznie, ładnie śpi. Ja? No, zwaliłeś to, matko boska. Zawsze ich uspokajam, bo oni gorzej jak dzieci, naprawdę, we dwójkę. A później ja siedzę na podłodze i Blaki mnie tak zaczepia. Nie mam siły się z nim tak bawić. No, ale on potrzebuje takiej zabawy, jest tak nauczony. A później zabiera wszystko i gryzie, bo mu ten potrzeba. Nie ściągam jego kapcia. No weź, dawaj go. No, pani mówi niedobrze. No. Ubier, ała. No, zakładam ci chyba. Plaki. Nie, nie wolno. Nie jest tego, co się wie. Nie. Co? A tam kartony i ten, bo nagrywa... Ła! Użarł mnie w nogę.
Za będę się darła, bo oni tak właśnie pajacują. Tylko nie wiem, na którego będę się darła. Pewnie na... Nie, na ciebie. Och, daj głos. Nie, nie mojego... Kapcie. Dobra, kochani, ja tutaj sobie wcinam pizzę. Oczywiście zjadłam już o... Zjadłam już ten... z wierzchu, bo przy... wszystko... Także żegnamy was dzisiaj. Będziemy zaraz tam malować albo jutro, nie wiem, bo mały jest zmęczony po spacerze i tam sobie siedzi, ogląda, a my też oglądamy telewizję póki co. To do zobaczenia w następnym filmiku. Na pewno jutro coś będzie dla was, a w poniedziałek vlog. Także do zobaczenia. Buziaczki, pa pa. Hello.